Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, to jest już 13 odcinek z Borderlandsa. Pechowa trzynastka. Oby w tym odcinku nie było żadnego pecha. Dlatego od razu bierzemy się za misję. A jeszcze chwileczkę, najpierw hajsy pozbieramy. Tradycyjnie musi tak być, inaczej nie ma bata, nie ma hajsu, nie ma bogactwa. A, tu nic. Nie, bo tak sprawdzam co odcinek, może coś będzie szczęśliwego, może i nie. U ciebie później. Mam wrażenie, że były trzy szafki. Co się stało? Gdzie jest trzecia? Polacy ukradli? Nie! Nie, a to jednak pechowa trzynastka. Chuj. O, żeż w pizdu. Ale przecież były trzy szafki, naprawdę. Albo ja mam już złudzenie? Albo mnie się już wydawało? Nie wiem. Ale mam takie wrażenie, że były trzy. Dobra, bierzemy kolejną misję, banalną, poziomu 15. A my już level, który mamy? 17. Za chwilę będziemy mieli nawet 18. Moe killed, Marley killed. Dlaczego mamy zabijać jakieś... Moe i Marley, no to dla mnie są jakieś imiona takie dla bardziej kobiet. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Coś mi się ta misja nie podoba za bardzo, ale zobaczymy, zobaczymy. Shut up! Respię cię już. Nie narzekaj tak już bardzo. A, spieprzajcie, psychole. Nie mam na was ochoty. Walki z wami nie chcę. Więc... Bitch, please. Dobra, gdzie teraz? Aha, trzeba będzie opuścić to miejsce. No to fajnie. Przynajmniej będzie gites. Dzisiaj może postaram się nawet trzy filmy wrzucić, czyli Borderlandsa. Drugi film to ma być Call of Duty Ghosts i MTA Daisy. Dzisiaj będzie na bogato i postaram się, żeby te trzy filmy. Mówiłem wczoraj, że będzie MTA, przedczoraj mówiłem, że będzie MTA, ale no niestety tak jakoś wyszło, że jednak nie było z niczego. Tylko po jednym filmie dziennie wrzucam. Wiem, trochę rzadko, ale no... Też nie chcę za bardzo na siłę wrzucać tych paru filmów dziennie. Jak już wrzucę nawet jeden, to wystarczy. Jak tu ładnie giną. O ty! A, na hita nawet tutaj padają już. Odło. Dobra, idzie kolejny. Badass. A, badasa mam na kilkanaście strzałów. Poszedł. Dobra, idą jeszcze pieśki. O ty, ale mi prosto na ryj napluł. O nie. Pfu, też ci pluję. Nawet strzelam. Kurde. Ja tak się nie bawię. Kurde, będą mi pluć luzem po ryjcu. Ja im dam. Kurde. Ja ich zaraz nauczę, że ze mną nie należy walczyć. Okej, idziemy na tą misję. A dlaczego dzisiaj będzie ten Call of Duty Ghost? No bo ponieważ na Steamie jest darmowa darmówka przez weekend, to po prostu nagram tam parę odcinków i będę miał najwyżej w zapasie. Dobra, już padać. Dziękuję. Oni odpuszczają. Poważnie, chcą oberwać. Proszę się o to. Dobra, nic tu już nie będzie. Możemy iść dalej. A gdzie mamy to iść? O, trochę daleko. Ale dojdziemy, spokojnie. Jeszcze nie będzie aż tak źle. Ale żeby też nie było właśnie gorzej. Aby tak namierzyć cel. Takiego heada trafić. A, hedzik! Poszło. On nie żyje już. Kurde, patrz, jeszcze ma loła. Dobra, już padł. Tobie heada trafię. Tu już kryty walnąłem i to ostro.
Ładnie padacie. Dobra, przeładowanie musi być. Ty spadaj. O, fajnie się ześlizgnąłeś. No, gleba. Aha, mam jeszcze full? A dlaczego? Z jakiej racji? Chyba z takiej racji, że mam tyle tych medikitów. Dlatego będę musiał parę poupuszczać. Nie, no jednak chyba zrobiłem przesadę, żem za dużo wziąłem jednak. No to trochę za dużo tego wziąłem, naprawdę. Przesadziłem, wiem. Przedawkowałem, bardziej bym powiedział. O, i teraz no właśnie zrobiłem ten błąd. Ja bym jeszcze jednego medikita upuścił. 8 medikitów. No myślę, że starczy w sumie. No za dużo wziąłem, no. Tak wyszło. Okej, dobra, niech to sobie wszystko leży. A my i tak ruszamy dalej na misję. I liczę na to, że będę miał już szybko ten 18 level. A trafiłem! Teraz kolejne ptaki się na mnie rzucą pewnie. Chyba. Nie jestem pewny. Ale jakby się tak rzuciły na mnie, no to... Spokojnie, ja je tu powybijałem bez żadnego problemu. Banał. Dobra. O, za mną jeszcze był. Spryciarz. Co mi plujesz? Gleba. No, poszło. Dobra, trzeba znaleźć mojej Marleya. Zaraz zobaczymy, kim oni tam są. Nie, najwyżej powybijamy. A raczej trzeba je wybić. Okej, chyba już jesteśmy na miejscu. Tam, gdzie powinniśmy właściwie być. To tutaj, nie? To już tutaj nas czeka ta walka. Dobra. To już się trochę dziwnie zrobiło. No idę tutaj. Zaraz się okaże, gdzie oni to dokładnie. No i gdzie są? Gdzie są ci moi wrogowie? No jestem tutaj i nic. To chwileczkę. A to może zaraz, trzeba się dobrze przejść. Zawsze się może okazać, że robimy my coś nie tak. O! W końcu mi się trafiło. Dobra, wszystkie padły też. Te pozostałości. No ale no, gdzie to jest? Ja chcę to znaleźć i w końcu wykonać. Nie bawcie się tak ze mną, bo to nie warto. Gdzieś jeszcze? Tutaj, plujki. No gorzej niż pies sąsiada normalnie. O kurde. No to teraz się ładne rzeczy będą dziać. Poszło mi stąd. Ty kurde. Zarazo. O, proszę. No, trochę expa wleciało, ale to i tak jest mało. W zasadzie. Coś jeszcze słyszę. Tu wyżej. O kurde. Alfa skag. O ty.
No już, już, już. Spokojnie. O, tam jest korozji. Szybko padł. Nawet nie zaatakował. Okej, dobra. Wow. Fajne wykończenie. Nawet ciekawie to wygląda. Ale dobra. Gdzie mój cel? Bo coraz bardziej się obawiam, że albo ta misja nie działa, albo ja źle szukam. Zaraz znajdziemy. Trzeba się jeszcze dobrze przejść. Dokładniej. Oż ty! A to jest moe! Dobra! No już padasz. O kurde. Czyli to są te psy. Shita faka, i tu jest Marley. Dobra. Dobra, to trzeba z nimi walczyć. Oż w życiu. Masz granata. O tak, pięknie. Kurde. Będą się teraz wszyscy pchać do mnie. Masz tam granata. O, proszę. O kurde. Da się to, będą ładać rzeczy działy. Ło! Aż spadłem. Aż spadłem normalnie. Dobra, medikita weźmiemy. Ta się przyda. Ale rzeczywiście za dużo ich kupiłem. Łoty. Przeładujmy. Kurde, ale nieźle nas tu jadą. Wow. Dobrze. Ty już padasz, moje. Dobrze. Level up. Ale jeszcze Marley. Ona też już padnie. Patrz, ucieka tłucz. Oh yeah. Dobra, pięknie. No, to już nie żyją. My mamy nasze trofea. O, proszę. Nieźle, nieźle. Wszystko pójdzie na sprzedaż. No, czyli nie było aż takie trudne, ale to było wyzwanie. Niemniej jednak. O, to jakiś kałasz, ale nie jest jakiś mocny wyjątkowo. Aha. Dobra, mamy wszystko co trzeba. Zaraz sobie zobaczę ekwipunek. Mój też ma 48. Słabszą celność, ale ma lepszy fire rate. Ale nie, 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 nie. Gówna to są wszystko. Dobra. Możemy już wracać stąd. Zrobiliśmy co trzeba. Czyli zabiliśmy skagi o imieniu Moe i Marley, które nie były aż takie trudne. Nie czyniły hardkoru, ale dostaliśmy dużo expa i mamy 18 level. Dlatego oddamy misję i jeszcze się przejdziemy do Zeda. Tak, do Zeda jeszcze pójdziemy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zobaczymy co nam Zed oferuje za misję. Jeżeli jakąś ciekawą, to rzeczywiście będzie ciekawa i ją wykonamy. Więc się zaraz to wszystko okaże dokładniej. Jeszcze sobie możemy pohandlować, bo chciałbym te graty posprzedawać. One mi nie będą potrzebne, a hajsu mi trochę dadzą. Pięknie. Dobra, tu jeszcze jakieś pierdoły widzę. Takie gówna niepotrzebne. Dobra, pięknie. Teraz możemy sobie ammo uzupełnić i to sporo, bo trochę żeśmy zużyli. Głównie teraz nawalamy tylko skałasza, ale jak na przykład nam zabraknie, no to weźmiemy sobie albo pistola, albo w ostateczności bazuczka. Dobra, poszło.
Okej. O, jeszcze mamy do granatów. Bo się trochę też nimi pobawiliśmy. Słaby grenade mode. Dobra. Mamy uzupełnione ammo. A to jakieś lepsze tarcze? Nie, nie ma nic ciekawego. Dobra, idziemy stąd. Nic tu po nas, a jeszcze czeka na nas jedna misja, którą bym sobie chciał z chęcią wykonać. Okej. Pojazdu pewnie nie będzie, trzeba będzie sobie go zrespić tradycyjnie. No bo jakby został, no właśnie, no to nie byłoby problemu, tak to trzeba respić. Ale dobra, to nie jest żaden problem. To jest parę sekund i pojazd już się zrespił. Okej, dobra, jedziemy. No i powiem wam, misja ogólnie nie była najgorsza, ale nie należała też do trudnych. Ale wyzwaniem było, niemniej jednak takim średnim wyzwaniem. Bo jakby to było coś gorszego, no bo to był poziom 15, a my mamy 18, to wiecie, dla nas to już nie jest żadna trudność. O, już nie ma tu żadnych misji. Szkoda. O, jakiś artefakt. O, pięknie. Mamy kolejny artefakt nałożony. Okej, no to teraz do doktorka. Co tu masz za misję? Okej, poziom 17. Aha, to jest chyba ta misja. A, to jest ta właśnie fabularna. Zaraz zobaczę zresztą. Tak, to jest poboczna, a to jest fabularna. No to idziemy na poboczną. Myślałem, że coś tu będzie, ale się za bardzo pomyliłem. A bronię jakieś tutaj? Czy same syfy? Samiutkie syfiolki. Nic tu nie ma. Możemy iść. Dobra, a może tu coś będzie? O, i tak każdy Claptrap mówił. Nawet tamten, który był w poprzednim odcinku, też coś takiego mówił. Ja tego nie ogarniam, naprawdę. Ale dobra, jedziemy teraz na finałową rundę areny. Ciekawe, co to się będzie działo. Mamy poziom 18, to wiecie. Was tylko jeszcze rozjadę. O, proszę, na hita. A, hajsy trzeba wziąć. Jezu, te gówna, czwarte levely. Mam je na hita po prostu i tyle. Boże, ze snajperki to już bym w ogóle jechał ich tutaj. No i dobra, jedziemy. Zobaczymy, no co na tej arenie będzie się działo. Czego się możemy po prostu spodziewać na tej arenie. A sprawdźmy, czy Shep Sanders będzie miał jakieś misje. Tak z ciekawości sprawdzę, ale chyba nic. Dobra, nic nie masz. Jednak. Szkoda wielka. Myślałem, że coś będzie, ale okej, może być. Jeszcze jakoś to przetrawię. Kurde. Jedźże jakoś lepiej. Jedziesz, kurde, trochę jak stara baba. Okej, jesteśmy na miejscu. Ale widzę, że skagi proszą się o walkę. No to będą miały walkę. Nawet bez celowania ich tu powybijam. A proszę, już nie żyją. Jeb na hito. To jakieś gówno wypadło od niego. Okej, idziemy. Sprawdzimy, co jeszcze oferują nam sklepy w tym miejscu. Bo jak coś ciekawego, to bierzemy i kupujemy. O, hajsu mamy. Z 17,5 ponad kafla. To spokojnie damy radę. Tu jeszcze będzie hajs. Okej, bronie. Co wy macie za bronie tutaj? Rewolwer. Gówna, same gówna. Czyli tu już nie mogę się spodziewać czegoś znakomitego. Szkoda. Naprawdę szkoda. A tu? Też gówno. Co? Nie. A, to już zostały zużyte te upgrade'y. Okej, to idziemy na arenę. I szykujmy się na finałową rundę areny. Zobaczymy, co się będzie działo.
Mamy 18 level, to jesteśmy godni tego. Okej. Dobra, na sam początek użyję tego skilla. No, 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 zapraszam, zapraszam. Hello! O, idą kolejne. To lecą jakieś fale ciągle. Pięknie. O kurde. Teraz wielki przyszedł. Dobra, czas użyć skilla. Ponownie. O, ciągle jakieś wyzwania wykonujemy, dostajemy dużo expa. No nieźle, nieźle. O kurde. Badass Fire Alpha. O shit. Oż ty w życiu. No to teraz jest hardcore. Oż ty. Dobra. Jep. Ale ładnie podpalony został. I jeszcze raz. Jebut. Dobra, padło. Teraz twoja kolej. A, zbugował się skak na chwilę. Dobra, poszło. Udało się? Nie, ale był ten badass Alpha Fire. No nie, nie ma go. Jakie gówno. Ale dobra, najważniejsze, że wykonaliśmy to. I sorki, żem padł. Dobra. Okej, jest. A, takie gówno mi oferujesz. A, to idź mi z tym syfem. A już nie masz nic? Really? Dobra! Zakończymy już odcinek. A to jeszcze chwilka. Może coś tu będzie. Jaka tarcza! Szesz ty w życiu! Jaką my mamy? Obecnie? O, jakie gówno! No to trzeba kupować! Tak, kupujemy. Kupujemy od razu, na miejscu. Ale jeszcze sprawdzimy tutaj bronię, bo może też będą coś ciekawego. Bazooka 214. Dobra, tu nic ciekawego nie będzie. Kupujemy lepszą tarczę. Jep. Okej, i zakładamy to, co tutaj nam oferują. Pięknie, nieźle, nieźle. Tarcza całkiem przyzwoita. To sprzedajemy. I to też idzie na sprzedaż. Jeszcze amunicję sobie uzupełnimy. Jep. Okej, dobra. To wszystko? Jeszcze granaty, właśnie. No, dobra. Myślę, że teraz to już było wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 13 odcinka. Pechowy niestety, bo zginąłem. Ale to nie znaczy, że jest od razu pechowy i że już mam kończyć serię. Nie, nie, nie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, yo!